Widzisz? Pewnie marzył właśnie o tym, żeby być najsławniejszym skrzypkiem na świecie! Szepnął Piotr do Karolci. Ledwie jednak zdążył to powiedzieć, kiedy zjawiły się na podwórzu nowe, dziwnie wyglądające postacie. Tylko że tego dnia nic nikogo nie dziwiło. Byli to ludzie o skórze barwy miedzi i czarnych włosach, w których mieli wspaniałe pióra, a w rękach trzymali to machawki. Podeszli zaraz do Piotra i z serdecznym uśmiechem wyciągnęli do niego ręce na powitanie. Witaj, wspaniały, dzielny nasz przyjacielu! Powiedzieli uprzejmie. Witajcie w moim wigwamie! Odpowiedział na to najzwyczajniej w świecie Piotr i zaraz zwrócił się do Karolci. Pozwól, że ci przedstawię najdzielniejszych wojowników ze szczepu Delawarów. Oto Sokole Oko! Witaj, płocha Sarenko! Ukłonił się uprzejmie wielki wódz, Sokole Oko, i podał Karolci rękę. Teraz rozumiem, zawołała Karolcia. To było twoje skryte marzenie. Tak, wyznał Piotr ze skruchą. Ale nie było czasu na dalsze wyjaśnienia, bo na podwórzu przy blokach działy się coraz to dziwniejsze rzeczy i coraz było radośniej i weselej. Wreszcie doszło do tego, że grupka mieszkańców przyniosła drabinę i przystawiła ją do ściany domu, na której była tabliczka z napisem Ulica Kwiatowa. Co oni będą robić? Zdziwiła się Karolcia. Cicho, zaraz zobaczymy, mruknął Piotr. Widzisz? Zdejmują starą tabliczkę. Ależ tak, zawieszają nową. Zaraz, co tam jest napisane? Aha, już widzę. Szczęśliwy zaułek! Widzisz? Widzisz, Karolciu? To teraz mieszkają ludzie szczęśliwi! Zadowolona jesteś? No pewnie, powiedziała Karolcia i już nie mogła więcej mówić, bo było jej tak dziwnie, że aż miała ochotę rozpłakać się. Czy można płakać z radości? Spytała wreszcie Piotra. Zdaje mi się, że można, odpowiedział też takim trochę dziwnym głosem. Nie wiem, co się stało, ale mam tak jakby ściśnięte gardło. A ja, zaczęła Karolcia, ale już więcej nic nie mówiła. Tylko poczuła, że spływa po twarzyczce jakaś gorąca kropla. Podniosła rękę, aby ją otrzeć. I w tej chwili przypomniała sobie, że przecież trzymała przed chwilą błękitny koralik. Otworzyła więc dłoń, ale już go tam nie było. Już nie błękitniał. Błyszczała tam tylko teraz mała kropelka rosy i nie było wiadomo, czy to koralik, czy może Karolcina łza. A potem przezroczysta kropla stoczyła się z ręki na trawę. Koraliczku, szepnęła Karolcia. I zaraz obydwoje z Piotrem przyklękli, aby go poszukać, ale już nic nie znaleźli. Być może, że jeszcze go kiedyś odnajdą. A może znajdzie go ktoś inny? Może któreś z was? Nigdy nic nie wiadomo i wszystko jest możliwe. A również może tak się zdarzyć, że koralik na nowo jaśniejący swą błękitną barwą wróci do Karolci i Piotra i że znów spotkają ich niezwykłe przygody. A może te przygody czekają na kogoś z was? Trzeba tylko umieć znaleźć błękitny koralik.